Witam wszystkich w kolejnym wideo. Na wstępie chciałem złożyć spóźnione życzenia świąteczne. Wszystkim retromaniakom życzę udanych zbiorów oraz dużo godzin spędzonych ze starymi komputerami i konsolami. Poza tym wszystkiego dobrego i żeby nowy rok był lepszy od starego. Dzisiaj wideo z kompilacją krótkich recenzji gier, oczywiście retro. Moim zdaniem najlepsze systemy, na których wyrosłem. Postanowiłem pisać po dwie gry w krótkich klipach, nie dłuższych niż 2 minuty każdy. Zapraszam. Demon Attack to prosta strzelanka z czasów Space Invaders. Może mało innowacyjna, ale dostarcza dużo świetnej zabawy. Gra polega po prostu na zestrzeleniu jak największej ilości obcych, które latają nad naszym statkiem. Skrzydlaci obcy są duzi, jednakże w późniejszej rozgrywce po otrzymaniu pierwszego strzału rozdzielą się na dwa mniejsze obiekty. Po zestrzeleniu jednego z dwóch mniejszych obiektów, ten drugi będzie próbował nas staranować, opadając na dół w kierunku twojego statku. Demon Attack sterowanie jest szybkie i bezpośrednie, działa w naszego statku, strzelają szybko i celnie. Oprawa graficzna i dźwiękowa nie jest na najwyższym poziomie, co musi wskazać, że w żaden sposób. Każda fala obcej wygląda inaczej i zachowuje się w inny sposób. Gra dzisiaj nie należy do rzadkich, więc ze znalezieniem nie będzie żadnego problemu. Także i cena powinna być jak najbardziej niska. Polecam. River Raid z łatwością mieści się w piątce najlepszych gier na Atari 2600. Co ciekawe, gra była napisana przez kobietę. Ten scrollowiec wymaga od nas refleksji i precyzji. Przelotowi nad rzeką będą nam utrudniały różnego rodzaju przeszkody. Na początku są to statki, helikoptery, a później myśliwce i nawet czołgi na barykadach. Przelatując nad zbiornikami paliwa pozwoli nam to zatankować paliwo, które ciągle będzie opadać. Zbiorniki można potem zestrzelić dla ekstra punktów. Częścią strategii gry jest nawigacja w wąskich tunelach. Czasem w wąskich tunelach będziemy mieć różnego rodzaju obiekty przeszkadzające nam w przeleceniu przez nie. W tym czasie firma Activision programowa najlepsze gry na Atari 2600. River Raid nie jest inne w tym przypadku. Grafika jest płynna, bardzo dobra, bardzo kolorystyczna i dźwięk jest bardzo bogaty. Co level poziom trudności będzie się podwyższał, mimo tego, że gra nie oferuje żadnych innych opcji, jeżeli chodzi o trudność. Gra jest bez wątpienia jedną z najlepszych tytułów na Atari 2600 i każdy powinien ją mieć w swojej kolekcji. Hero na Atari 800 jest grą na Atari 800, którą mało kto pamięta. Grze sterujemy kolesiem w laserowej masce z helikopterem na plecach. Naszym zadaniem jest lokalizowanie i uratowanie górników uwięzionych pod ziemią. Do dyspozycji mamy helikopter w plecaku z ograniczoną ilością paliwa, ograniczoną ilość bomb i laser w hełmie. W grze zawsze opadamy w dół, torując sobie drogę przez wąskie tunele, zburząc ściany naszym dynamitem, czy też zestrzeliwując naszym laserem różnego rodzaju insekty. Granie należy do łatwych, szybko się robi trudna i sterowanie wymaga wiele precyzji od nas. Grafika jest bardzo przejrzysta, moim zdaniem bardzo dobra. Dźwięk też nie pozostawia wiele do życzenia. Jak na Atari 800 gra wygląda naprawdę bardzo dobrze. Levele są bardzo dobrze pomyślane, jednakże gra może się zrobić po jakimś czasie bardzo monotonna. Mimo tego, że gra nie jest tak łatwo zapamiętywana jak River Raid czy Pitfall, jednak uważam, że sprawia wiele więcej przyjemności i jest bardzo satysfakcjonująca. Thank you.